czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Wielki Post jest jak 40-dniowa podróż. Najpierw planujesz, jak ją przebyć. Następnie wyznaczasz cel. Potem pozostaje już tylko wsiąść do auta i ruszyć przed siebie. Lecz aby ruszyć, należy najpierw nawrócić. Co jednak zrobić, gdy auto jest nieprzygotowane do jazdy? Czyste szyby i lusterka to wydawałoby się taki drobiazg, a jednak drobiazg niezbędny, by jazda była bezpieczna i dotarcie do celu możliwe. Dostrzegamy to wtedy, gdy te elementy auta są brudne. Tak samo jest z nami. I warto, abyśmy sobie to uświadomili u progu tego Wielkiego Postu. Nie nawrócimy się. Nie wyruszymy bezpiecznie i pewnie w podróż do Królestwa Bożego, jeśli najpierw nie oczyścimy z brudu wszystkich elementów naszego życia. Z grubą warstwą słabości i niestałości, pokrywającymi naszą wolę, z błotem sceptycyzmu i niewiary, zanieczyszczającymi nasz rozum, z tłustą smugą egoizmu i egocentryzmu na naszym sercu. Tego brudu może być całkiem sporo. Mówiąc wprost, jest nim każdy grzech oraz każde przywiązanie do zła. By się nawrócić, potrzeba najpierw oczyścić to, co nie pozwala nam spojrzeć w prawdzie na samego siebie. Trzeba spojrzeć za siebie, aby zobaczyć, że jesteśmy grzeszni i słabi. Trzeba też spojrzeć przed siebie, by przypomnieć sobie cel drogi, zbawienie. I jeszcze konieczne spojrzenie wokół siebie, by dostrzec miłosiernego Boga, który z bliska proponuje nam swoją pomoc. Na ten Wielki Post Jezus proponuje nam kilka środków myjąco czyszczących. Mogą one oczyścić nasze życie z wszelkiego brudu. Pierwszym środkiem jest Ewangelia. Czytając ją i konfrontując z nią nasze postępowanie, robimy jakby pierwszy krok. Czyszczenie wstępne naszego serca, woli i rozumu. To czyszczenie wstępne to po prostu codzienny rachunek sumienia w oparciu o słowa Jezusa. Są jednak takie plamy, które wywabić można jedynie w specjalnych miejscach. Taką myjnią dla ludzi jest sakrament pokuty i pojednania. Nawrócenie jest etapem w drodze do nieba. To nie tylko spowiedź, choć to pierwszy i niezbędny element. Nawrócenie to zmiana myślenia i wartościowania. To porzucenie dotychczasowego sposobu i przyjęcie nowego, tego, które proponuje Jezus w Ewangelii. Przed nami 40-dniowa podróż. Cel, jak mówi Jezus, jest blisko. Czy jesteś gotowy zawrócić z dotychczasowej drogi swego życia, by udać się w tę właśnie podróż?